okresie przygotowawczym ukrywaliście się trochę z tą formą, bo żaden z meczów sparingowych, czy też mecz Pucharu nie był zagrany przez Chryberego tak dobrze, tak świetnie jak mecz z Kwidzynem. No, tak jak mówisz, ale na pewno ciężko trenowaliśmy, więc może z tego to wynikało, że graliśmy tak, a nie inaczej. Czyli tak miało być, że ta forma miała przyjść dokładnie na mecz z Kwidzynem? Na pewno tak, no, do tego się przygotowywaliśmy. Na pewno nie przegraliśmy w Wieluniu tylko przez to. No, narobiliśmy kupę błędów i ten mecz się tak potoczył, że już go się nie dało uratować. A ty sam jak się czujesz na boisku? Bo w pierwszej połowie szczególnie rządziłeś razem ze Staszkiem Makowiejewem. Dużo bramek, dużo fajnych piłek. No dzięki, ale cały mecz jakby trzeba grać i trzeba rozgrywać i każda bramka, czy to w pierwszej minucie, czy w 60 jest tak samo ważna jak na początku, czy na końcu. Dużo trudniejsze zadanie przed Wami w najbliższą sobotę, Wisła Płock. No na pewno tak, jedziemy tam zagrać dobry mecz i pokusić się może o jakieś punkty. Kibice zobaczą, czy też później przeczytają o chrobrym grającym tak samo podobnie jak meczu z Kwidzynem? Mam nadzieję, że tak, a może jeszcze lepiej.